Cześć, tu Oluś i tatuś. Dzisiejszy odcinek jest sponsorowany oczywiście przez Best Toys. Best Toys, padajcie do nich, linki w opisie. Kupujcie u nich jak najwięcej, bo jak będzie u nich dobrze, to u nas będzie też dobrze. Tak jest. I oglądajcie film. Cześć, tu Olek Pirat i Toto Piro. Dziś w specjalnym otoczeniu, bo jesteśmy na wyjeździe. Co prawda w kurteczkach, ale piratom też może być zimno, prawda, Olusiu, Ponczusiu? Tak. Dzisiaj otwieramy co, Olek? Dzisiaj otwieramy Monster Treasure i King Shark. Dwa zestawy są podobnież rewelacyjne, zaraz je sprawdzimy. Olek, zaczynaj, może ja ci pomogę, odłożę. Olusiu, no, tutaj są te. Co są? Zdejmę opaskę, bo prawie nic nie widzę. Wziąłeś te. Co wziąłem? No te. Nie wiem, czy otworzymy. Ja cię, ale gacz. Nie wziąłeś na życie. Damy radę. Tata jest tutaj, tu się da odwiązać. Zobaczcie, jak to robimy. Są sznureczki. My te sznureczki odwiążemy i nie trzeba się szarpać. Dzisiaj tak... Trzeba nie zawsze mieć tu, no, tylko trzeba też mieć tu. No, co chciałeś, Olusiu, powiedzieć? Dzisiaj tak, widzowie, jak widzicie, jesteśmy na innym morzu i na innym statku, można tak urzec. Tak jest, statku ze szlobonem, że jest zakaz wjazdu. Kamerzysta nam pokaże, że jest stop, że nie można tu przechodzić, że jesteśmy za granicami, można powiedzieć tak. Gdzie jesteśmy w ogóle? Karolu, możesz się odezwać. Mogę się odezwać. Dobry. No, gdzie jesteśmy? Co to za miejscowość? To Rydzynki. Rydzynki, jesteśmy w Rydzynkach. Wokół nas pełno lasu. Ja już tutaj otwieram, kończę tą skrzynię. Tą skrzynię, żeby otworzyć, to trzeba co mieć, Olusiu? Monetę. Monetę, a ciekawe, gdzie tak ta moneta? Tak naprawdę nie trzeba, można przekręcić palcem. Palce można przekręcić, ale fajniejsza zabawa, jak jest tak, monetą. Okej, okay, dobra, mamy. Tylko teraz potrzebujemy monety. To pożyczymy monetę na razie z drugiego zestawu. Bo chyba, że gdzieś ona jest gdzieś tu. Poczekajcie, ja tu zobaczę. Tu trzeba monetą, ale w zestawie monety. Olusiu, nie ma. Zobacz, jest gdzieś moneta. Nie. Dobra, ale to nie robimy. Pożyczamy z drugiego zestawu. Otworzyłem od razu. Otworzyłeś już? No dobra, no już niech będzie, ale pokaż, Olusiu. Co spadło? Co spadło? Zobaczcie, w środku mamy skarb. Jakieś coś, to chyba nie. Nie, to jest potrzebne. Chyba to jest tak, tutaj jest z tego, ale to później przyczepimy. Oluś, czyń honory, wciskaj. Wciskaj. Rozwal. Wow, rozwalamy skrzynkę. Rozwalamy skrzynkę. I co tu mamy? Mamy saszeteczkę, a w saszetce. Oluś, pokaż, skrzynkę co mamy w saszetce. No to strzymaj skrzynkę. Dawaj, ja wyrzucę tu papierki. A w saszetce mamy? Chyba coś długiego albo dużo piratiksów. Pierwsze mamy, o kurczę. Pierwsze mamy takiego Piratixa, jakiegoś, o to jest ta ryba świetlna. Tak, ta co świeci i przyciąga swoje ofiary, tu wrzucamy. Drugie, co masz? Drugie to jest mieczyk, taki mieczyk, złoty. Broń, zobaczcie. Kolejny to jest taki oto... O, lecoderski. On ma brodę jak ultrażantki. Ma brodę, tylko w ultrażantkim jest złota. I ma szczypiec, że tak powiem, szczypiec zamiast ręki. I trzeci, bo tu są trzy. I trzeci to jest taki rekin młot. Rekin młot. Zobaczcie, tak on wygląda superowsko. I co tam jeszcze, Olusiu, masz? Tutaj są do nich bronie. I tu są bronie do każdego. Taki bicz i nie wiem. Pokażę, tak? To jest bicz jakiś albo mieczek. Ale to jest bicz jak od ośmiornicy ma takie, no wiem, do to przyczepiania. I jeszcze tutaj pokażemy, bo Olusiowi się... Poczekajcie, bo to jest dwuczęściowo zamykane. O! Poczekajcie, coś tutaj, żebym ja nie popsuł. Poczekaj, czekaj. O! Jak to się zamyka? O, poczekaj, czekaj, bo coś psujesz, tutaj... Tata, żeby zamknąć, może też musi być na otwartym. Nie, nie wiemy. Poczekajcie. Tu jest blokada, ale to powinno się zamknąć, bo to jest jakby dwuczęściowe. Dobra, mamy dwuczęściowe. Zamykamy. Nie chce się zamknąć? Zepsułeś od razu, tata. To ty zepsułeś. Czy ja to zepsułem? A, bo to wyciągamy, bo to blokowało. Musi być na kluczyk. O! I wtedy jest zamknięte. Teraz przekręcamy i nie można otworzyć. I żeby otworzyć, to tutaj bierzemy monetę. Nie mamy monety, ale przekręcamy, żeby był ułożony kluczyk. I wtedy nam się chyba otwiera. Nie, teraz zablokowałeś. Zablokowałem teraz? To jak powinno być? No tata, o teraz. Nie, też nie. Daj. No, pokaż. Ja już zaczynam drugi zestawik.
Dobra, mniejsza z tym, bierzemy za drugi zestaw. Drugi zestaw jest dużo większy. Ja mam oczywiście. Ty go otworzysz? Tak. Dobra, ja. Nie wiem, w taki sposób zbierałem. Ty go będziesz używał. Połóż na razie na bok. Albo wiesz co, wiem, połóż tam na tym pniu. Olusiu, połóż. Znaczy śmieci weźmiemy. Nie bój się. W tym zestawie mamy ekskluzywną monetę. Zobaczcie, tak wygląda, z rekinkiem. Z rekinkiem i mamy ekskluzywnego Piratixa, takiego kraba, można powiedzieć, ze swoją, zobacz Olek. Ło, fajny pirat, taką ma złotą brońkę. Mamy flagę, czekajcie, tu nie wiem jaką flagę odczepić, znowu że musimy użyć, rozerwać to, nie wiem czy to otworzymy, zobaczymy. Mamy tu znowu zabezpieczenie, no. Żeby nam na tym pieniu nie ukradł jakiś pirat drogowy na rowerze. Pirat drogowy na rowerze, albo jakiś człowiek, który zbiera grzybki i nie pomyślał, że to jest nowa odmiana grzybów. Chyba pomyślał, że to jest nowa odmiana, a nie pomyślał. Żeby nie pomyślał. Dobra, udało mi się. Tu jest fajny, bo ten jest zestaw jeżdżący. Ma tu gumeczki. Zaraz on już będzie prezentował. Masz monetę? Bo moneta jest potrzebna. Zobacz, Olek. Moneta jest potrzebna. Wkładamy tu, wkładaj. Czekaj, no to potrzymaj ty to. Wymiana. Wymiana. Wkładamy tu. I no, wciśnij. Bo ja nie wiem, czy się wciska. Chyba wciska. Powinno się otworzyć. Nie, poczekaj. Albo może. Czekajcie chwilę. Trzymaj. Musimy wziąć instrukcję, żeby znowu nie popsuć. Jest pokazane. Zobaczmy, że wkłada się i się powinno otworzyć. Może gdzieś jeszcze jest jakaś gumka. Już się otworzyło. Wiem czemu, bo był sznureczek i już dlatego. Się otworzyło. No pokaż, pokaż, widzą mnie sobie. Co tam w środku? Będzie jakiś super. Nie super, tylko. Co tu nie ma? A przecież to był. I zobaczcie, on tu co ma. Tu, on nic nie ma? Nie, on ma tu. Tu jest pirat. Tak, i flagę jeszcze trzyma. Patrz. Zobaczymy. Podjeżdża, płynie. Zjada go. I mamy go tutaj. I żeby go uwolnić, trzeba nacisnąć. Teraz działa, bo był sznureczek. I wtedy możemy naciskać i uwalniać i możemy tu trzymać różne inne skarby. A jeszcze oprócz tego, weź teraz pirata połóż tutaj, postaw. Jeszcze tutaj jest. Położyć. To nie wiem, czy mi się uda ją wyciągnąć. Dobra. Mamy flagę, tylko gdzie ta flaga jest? A, tu. Flaga tutaj. I to jest taki prawdziwy statek pirata z czego? Statek. Rekina. Nie statek, nie, ale statek pirata. On upolował rekina, udomowił i go teraz rekin słucha i pływa z nim i zbiera skarby z różnych. Zjesz mi rękę. No dobra, to w sumie tyle, wypadła moneta. Widzimy się następnym razem, tak Olusiu? A, najważniejszej rzeczy nie powiedzieliśmy, Olek. Zostawcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Trzymajcie się, na razie, pa!